Ja powiem pewne hasło i ciekawe, jakie obrazy powstaną w waszych głowach. Niech tym hasłem będzie słowo hobby. Pewnie jakiś obraz powstał w tym momencie w waszej wyobraźni, jakieś hobby w tym momencie w swojej wyobraźni, na przykład wisicie na jakiejś skale albo pędzicie dwa razy za szybko po jakiejś wąskiej dróżce, bo waszym hobby jest szybka jazda. No, różne inne hobby mogą w tym momencie właśnie przychodzić wam do głowy. Takich przykładów mam tutaj kilkanaście, ale jak już wszyscy wygodnie usiądziemy, to idziemy dalej. A co myślicie o hobby, jakim jest motoryzacja? Motoryzacja. Właśnie podzieliłem nasze zgromadzenie na dwa przeciwne zespoły. Motoryzacja. Gdy rozpoczynałem swoją pierwszą służbę w pierwszej wspólnocie w Chrzanowie, spotkałem tam pewnego chłopaka, który pracował w fabryce lokomotyw. Był ślusarzem, miał parę pasji. Jedno z nich było odrestaurowywanie starego samochodu. Był to Fiat 508 z 1935 roku. I ten chłopak poświęcił niebywałą ilość czasu na odrestaurowanie tego samochodu, łącznie z wyszlifowaniem karoserii do gołej blachy, nałożeniem jako podkład farby okrętowej, a na wierzch lakier, piękny lakier w kolorze żółtym. Jego pasja mi się trochę udzieliła, pasja do motoryzacji, ale o tym trochę później. Dzisiaj właśnie o tym, czemu poświęcamy czas w życiu, jak wybieramy to, czemu czas poświęcamy. Będzie parę wskazówek z Bożego Słowa, jak warto wybierać. I niech to będzie właśnie początek, jak to już powiedział Mateusz przed chwilą, nowej serii, bo poprzednia właśnie się skończyła. Niech ta nowa seria nazywa się Drogowskazy Życia i ma być oparta na liście świętego Pawła do Rzymian. Drogowskazy życia, w jaką stronę może pobiec moje życie i twoje, gdy będzie inspirowane przez Ducha Świętego przy użyciu listu do Rzymian. Jedno ze zdań, wspaniałych zdań w liście do Rzymian brzmi: bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Poddajmy się więc temu prowadzeniu i zobaczymy, dokąd dojdziemy. Dzisiaj drogowskazy życia 1, pierwszy drogowskaz. Przeczytajmy dzisiejszy fragment z listu do Rzymian 1. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych, pełnym mocy Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Widzimy tutaj tamtego człowieka, Pawła, że coś zrobił ze swoim życiem. Czemu się poświęcił? Jak siebie nazywa? Nazywa siebie sługą. Ten termin oznacza najniższego sługę, przeznaczonego całkowicie do dyspozycji osoby, której służył. I w ten sposób ten człowiek, który napisał ten list do Rzymian, wyraża coś o sobie, mianowicie to, że postanowił czemuś się mocno poświęcić, wybrał sposób życia pełny poświęcenia,
zaangażowania, pasji. Nie zamierza przez życie się przeszwędać na lajcie. Nie, będzie tym najniższym sługą, będzie komuś, czemuś całkowicie oddany. I to jest dla niego w życiu bardzo ważne, by mieć coś, czemu mógłby być całkowicie poświęcony. Ale zaraz mówi też drugą rzecz, wobec kogo, czego będzie to oddanie, tym czymś, kimś będzie osoba Jezusa Chrystusa. I w ten sposób ten człowiek, Paweł, ilustruje nasz główny temat, główny dylemat, nad którym będziemy się dzisiaj zastanawiali, jak stopień mojego oddania, zaangażowania pasuje do wartości obiektu, któremu jestem oddany. Jeżeli podejmuję jakieś wielkie oddanie, poświęcam lwią część mojego życia czemuś, to jak to pasuje do wartości tego czegoś, czemu jestem oddany? I jest tutaj też teza, że dobrze jest, gdy to, czemu jestem oddany, było warte tego oddania, pasowało do mojego oddania. Tak jak ten chłopak z Chrzanowa w moim przykładzie na początku, który poświęcił sporą część swojego życia, by stworzyć to żółte cacko Fiat 508 z 35 roku, 50 lat później. Przyłóżmy więc do tego kazusu, do właśnie tutaj to nasze intrygujące pytanie, czy stopień oddania pasuje do wartości obiektu. Czy warto było oddać ten wielki czas temu czemuś, temu żółtemu cacku? I pytanie nie jest łatwe, to znaczy wydaje się łatwe, gdy patrzymy na innych. Ktoś patrząc na drugiego może myśleć, jak można tyle czasu poświęcać na takie banały. Jeżeli zrzymamy się na innych w tym temacie, to najprawdopodobniej mamy syndrom belki w oku. Jeżeli to, co będę dzisiaj mówił, wywoła u kogoś z nas myślenie o innych zamiast o sobie, denerwowanie się na innych, dlaczego tyle czasu poświęcają takim, a nie innym rzeczom, to świadczy o pewnej ułomności, pewnej niedojrzałości, która polega na marnowaniu Bożego Słowa, zaprzepaszczaniu szansy, jaką jest to, że Bóg chce coś powiedzieć do mnie. Jest to taki mechanizm wyparcia. Zamiast zająć się swoimi problemami, strasznie się denerwujemy na innych, dlaczego oni robią to, co robią. I przez to marnujemy Boże Słowo, które jest przecież dla nas. Więc jeszcze jest szansa, by uratować to Słowo dla ciebie, jeżeli pomyślałaś, dlaczego tamci ludzie marnują tyle czasu na motoryzację, to zrób następny krok i określ swój odpowiednik. Na co ty marnujesz swój czas? W każdym razie to jest nasz dzisiejszy dylemat. Jak to, czemu jestem oddany, pasuje do wartości obiektu, na który to moje oddanie jest skierowane. I mamy przed oczami pewien żywy przykład, przykład poradzenia sobie z tym pytaniem. Paweł apostoł. On rozstrzyga to w ten sposób. Jest najniższym sługą do całkowitej dyspozycji, całkowicie oddanym. Nie chce się przez życie przeszwędać, przemarudzić je, przeleżeć
w hamaku, w leżaku, popijając pina coladę, zamierza być wielkim pasjonatem. Ale obiekt tej pasji, tego oddania musi pasować wielkością i pasuje, bo jest nim Jezus Chrystus. A więc nasz pierwszy drogowskaz mówi: niech Twoje oddanie pasuje do wartości obiektu oddania. Był przykład Pawła, zanim idzie osobiste pytanie, jak ja rozwiązuję ten dylemat, jak rozstrzygam go w swoim życiu. Mówiłem wam, że pasja tamtego chłopaka od żółtego Fiata 508 mi się udzieliła, no ale raczej we mnie już wcześniej była. Były to czasy, gdy nabyłem swój pierwszy samochód. Kupiłem go na północy Szwecji za kilkaset dolarów. Który to był rok? Chyba 81. Volkswagen Variant miał 13 lat. I co z nim zrobiłem? Rozebrałem go na podzespoły, powyciągałem przednie zawieszenie, tylne zawieszenie, silnik. Chciałem zobaczyć, czy go nie toczy w środku rdza. Miałem wolno stojący garaż do dyspozycji kilkadziesiąt metrów od domu. Przesiadywałem w nim, bywało do drugiej w nocy. Żona się chwytała za głowę. Martwiła się, czy mnie ten samochód nie przygniótł. Nie było wtedy telefonów komórkowych. Po wielu dniach skręciłem go z powrotem. Jedna śruba w zawieszeniu nie pasowała, była za długa. Czyli coś pomyliłem, no ale samochód pojechał i nic się nie urwało. Czy moje oddanie pasowało do wartości obiektu, na który było skierowane? To nigdy nie jest łatwe pytanie, jeżeli dotyczy nas samych. Bo mamy różne pasje. Jedną z nich może być motoryzacja. Jak takie sprawy rozstrzygać? Trzeba mieć w życiu jakieś hobby, żeby nie zwariować. Ale do tego bardzo przydatne są drogowskazy życia, jakieś ukierunkowania, jakieś zasady. Jaki tu jest drogowskaz? Niech stopień oddania pasuje do wartości obiektu tego oddania. Oczywiście ważną częścią tego dylematu jest nasza praca zawodowa, jaką wykonujemy. Jakie miejsce zajmuje w moim życiu? Czy takie powinna zajmować? Może coś warto lepiej ustawić? Może nadać mojej pracy trochę inny sens? Może moje podejście do niej może być trochę lepsze niż obecnie? Co można zmienić? Skoro poświęcam tyle czasu na pracę i w zasadzie nie mam wyboru, czy są jakieś sposoby, żeby podnieść jej wartość, by moje oddanie pasowało do wartości tego, czemu jestem oddany? Przyszły mi na myśl trzy możliwe korekty, które ja bym zrobił, gdyby chodziło o mnie. Po pierwsze, że będę moją pracę wykonywał na chwałę Bogu. Cokolwiek by to nie było, za każdym razem by to była najlepiej wykonana praca z dotychczasowych, by przynieść chwałę Bogu. O, pojawia się tutaj wielkie oddanie wielkiej osobie. Od razu przychodzi mi na myśl Krzysztof. To będą najlepiej ułożone płytki na chwałę Bogu. Tak, wielkie oddanie dla wielkiej osoby pasuje.
Po drugie, moja praca to okazja do opierania się na prowadzeniu Ducha Świętego. Skoro Jezus wskazał rybakom, gdzie należy łowić i oni to posłuchali, to dlaczego ja nie miałbym liczyć na prowadzenie Ducha Świętego? Na przykład jesteś przedstawicielem handlowym, ale idzie ci jak po grudzie, pojechałaś pociągiem do Warszawy, żeby choć jedną, dwie sztuki sprzedać. Nikt nie chce zamówić twojego produktu. Zdesperowana modlisz się: Boże, prowadź. Ale zanim pociąg przyjechał do stacji końcowej Bielsko-Biała, masz inny problem. Skąd weźmiesz tyle towaru, ile ktoś zamówił? Kogo przypadkiem spotkałaś w wagonie warstw? Niemożliwe? No to jednak trochę jak uczniowie, którym Jezus powiedział, gdzie zarzucić sieci. Może to odbędzie się zupełnie inaczej, ale niech i w mojej pracy będzie pierwiastek nadprzyrodzony. Nie muszę tego mówić szefostwu, bo się jeszcze wystraszy, ale będę na to liczył i wtedy praca nabiera większego sensu. Trzecia korekta, która przyszła mi do głowy, mam nadzieję, że też z inspiracji Ducha Świętego, jeśli chodzi o pracę, nastawienie na budowanie ludzi. To jest moim ukrytym priorytetem, by w różny sposób budować ludzi wokół mnie. Sposób, w jaki będę ich traktował, a przede wszystkim to nastawienie na ich budowanie. Na przykład widzisz kogoś, kto kompletnie sobie nie radzi, więc sprzedajesz mu w cudzysłowie parę swoich sposobów, patentów, zachęcasz, że będzie dobrze i dzieje się rzecz zupełnie niesłychana w takim miejscu. Bardziej troszczysz się o jego rozwój niż o swój. Przez to szczególnie przynosimy chwałę Bogu. Przez sposób, w jaki traktujemy drugiego człowieka. Chwały Bogu nie przynosimy przez piękne pieśni, przez jakieś piękne gesty. Bogu to nic nie daje. Chwałę Bogu przynosimy przede wszystkim przez sposób, w jaki traktujemy drugiego człowieka. To właśnie w liście do Rzymian znajdziemy to wspaniałe zdanie, które mówi: przygarniajcie siebie nawzajem, tak jak Chrystus przygarnął was dla chwały Ojca. To właśnie przynosi chwałę Bogu. Sposób, w jaki traktujemy drugiego człowieka, i możemy to robić również w pracy. I wtedy to, co robimy, nabiera znaczenia, a przy okazji stajesz się osobowością. Ludzie zaczynają orientować się, że przebywając z tobą, dobrze na tym, to gdzieś na nich działa. Stajesz się osobistością, to znaczy kimś, kto wywiera wpływ nie przez swoje stanowisko, jakie posiada, ale przez swój charakter, przez to, jakim jest człowiekiem. I chociaż wszystko innym rozdam, to potem się okazuje, że sam najwięcej zyskałem. Tak czy inaczej, za każdym razem, w każdym z tych przykładów stoi za tym ta właśnie nasza główna dyrektywa, by to, jak bardzo jestem czemuś oddany, pasowało do wartości obiektu, któremu jestem oddany. I to ciekawe, tym głównym obiektem w przypadku pracy przestaje być zarabianie pieniędzy, a staje się nim osoba Chrystusa, której chcę na te różne sposoby przynieść chwałę.
Przyglądamy się dzisiaj temu, w jaki sposób Paweł, apostoł, rozwiązał ten dylemat, by stopień oddania pasował wielkością do obiektu oddania. Ten obiekt jest największy, Jezus Chrystus. Więc jest i dla nas, dla mnie pytanie, jakim powinno być moje oddanie, by pasowało do tego właśnie obiektu, jakim jest Jezus Chrystus. Paweł to właśnie tutaj opisuje, w jaki sposób jest oddany Jezusowi. Mówi o sobie, że jest, wers pierwszy, apostołem. Apostołem, inaczej mówiąc, wysłannikiem, kimś dającym się wysłać. Nie jest łatwe dać się wysłać. Przykładem może być pewna rodzina w naszej wspólnocie, która niedawno dała się wysłać ze względu na Chrystusa. Jest to spora trudność dla nich, spore poświęcenie, przenieść się do innego miasta. Czy to jest właściwe takie poświęcenie, zastanawiałby się ktoś, ale patrząc przez pryzmat tej zasady, jaki stopień oddania pasuje do tego, kim jest osoba, której jesteśmy oddani, jednak pasuje. Ale na tym nie koniec historii, bo kiedy my jesteśmy oddani, Chrystus obiecuje w innym miejscu listu do Rzymian, do którego też kiedyś dojdziemy, jak Bóg pozwoli, że współdziała we wszystkim dla dobra tych, którzy Go kochają. A więc możemy ufać. Gdy my, czyli ja, moja żona z dwoma synami, mieliśmy dać się wysłać kiedyś tutaj do Bielska, 32 lata temu. Czy wiecie, ile czasu zabrało nam tej osoby używa jeszcze mocniejszego słowa. Mówi, że to jest jego, dalej pierwszy wers, to jest jego powołanie.
To będzie oddanie na miarę powołania. Gdy myśli o osobie Chrystusa, to myśli, że poziom oddania z Jego strony, który będzie pasował, to musi być powołanie. I znowu możemy pomyśleć o sobie. My też możemy mieć takie podejście, że my nie chcemy w życiu zadowolić się czymś mniejszym niż powołanie. Trzeba znaleźć coś na miarę powołania. Dla mnie w młodości takim symbolem powołania było zostać lekarzem. To było jedno z moich wyobrażeń. No, powołanie, tak? Pod wpływem różnych lektur, które z zainteresowaniem czytałem. Wiele lektur przeczytałem, zanim się rok szkolny zaczął, bo były niezwykle ciekawe, na przykład o doktorze Judymie, tak? Ale także z obserwacji życia, co to jest powołanie. No i tak sobie to wyobrażałem. I właśnie, jak się czemuś oddać, to nie tak przeszwędzać się przez życie. Nie, to musi być powołanie. I moim marzeniem było wyjechać gdzieś w świat z jakąś medyczną misją. Ale później Bóg trochę inaczej ukierunkował to właśnie powołanie, ten poziom oddania w trochę innej dziedzinie duchowej i dał mi w końcu świadomość powołania, która przebiła inne w 85 roku, czyli już 4 lata wtedy byłem zaangażowany we wspólnocie w Chrzanowie. Dopiero wtedy, właśnie podczas pewnego wyjazdu gdzieś tam w świat, ostatecznie ten przełom nastąpił i porzuciłem marzenie o podwójnym powołaniu. Na ringu zostało tylko jedno, jako dla mnie akurat najlepsze. Powołanie. To jest coś więcej niż sposób, w jaki zarabiamy na życie. Życie warte przeżycia to życie na poziomie powołania. Praca może być czymś więcej niż sposobem zarabiania na życie. Można dołożyć takie rzeczy, które spowodują, już o tym mówiłem. Może i z każdą pracą można coś takiego zrobić. Paweł, na którego dzisiaj szczególnie patrzymy, miał tak naprawdę kilka zawodów, którymi się trudnił. Był wytwórcą namiotów, czasami podczas swoich podróży misyjnych musiał powracać do tego zawodu, żeby się utrzymać. Był też faryzeuszem, a więc miał jakieś funkcje nauczycielskie z tym związane. Jak gdzieś przybywał, to go zaraz proszono, żeby coś powiedział. Jakaś tam pozycja w społeczeństwie. Jednak z tych wszystkich powołań to jedno puszcza absolutnie przodem. Tak? To szczególne być apostołem Chrystusa, czyli wysłannikiem, dać się wysłać. I wydawałoby się, że powiedział już wszystko na temat najwyższego oddania tej najwyższej osobie, ale jak popatrzymy sobie na ten nasz tekst, to widzimy, że to jeszcze nie koniec. Jeszcze podnosi poprzeczkę, bo mówi o sobie, że dalej w wersie pierwszym jest przeznaczony do głoszenia Ewangelii. Co to za wybór? Co to jest za śrubowanie oddania? To jest coś takiego, co można by obrazowo nazwać byciem frontmanem dla Ewangelii. Wiecie, kto to jest frontman, tak? Muzyk w zespole, najbardziej rozpoznawalny, twarz zespołu, zawsze na pierwszej linii zespół Baim. Kto jest frontmanem? Raczej frontmenką, tak? Wiemy wszyscy. Być, ale tutaj, nie wiecie? No. Nie wiecie, kto jest frontmanem zespołu Baim? No dobra. Tak też bywa. No, no ale to Beatlesi, tak, kto jest frontmanem zespołu Beatlesu? Tam dwóch akurat. Ale tutaj być frontmanem dla Ewangelii.
To jest taki wybór, że moja rola, którą będę pełnił, jeśli chodzi o Ewangelię, to nie schowam się gdzieś w cień, nie zejdę na dalszy plan, nie powiem sobie, to nie moja rola, to innych. Dlaczego? Bo jest zasada, że stopień mojego oddania ma pasować do obiektu oddania, do Chrystusa. A chcąc, żeby pasowało, to tu wzorzec właśnie jest pokazany. Być frontmanem dla Ewangelii. Taki był wybór Pawła i taki może być i nasz wybór, każdego z nas. Ty i ja możemy takimi być. Choćbyśmy z natury byli najbardziej nieśmiałymi osobami i występowanie publiczne byłoby rzeczą ostatnią, jaką byśmy pragnęli, naturalnie w świecie możemy być przeciwieństwem frontmana, ale co do Chrystusa, w swoich przekonaniach, w wartościowaniu, wybieram to, by być frontmanem. I znowu, gdybym miał powiedzieć o sobie, publiczne występowanie było dla mnie kiedyś ogromnym ciężarem. Czułem się bardzo nieswojo na środku. Dopiero po wielu, wielu latach zacząłem to gubić i stosunkowo niedawno zacząłem się czuć całkowicie swobodnie za mikrofonem. Nie jestem frontmanem z natury, jestem z wyboru i w końcu Bóg mnie doprowadził do takiego miejsca, że żadna scena chyba mnie specjalnie nie spina. Bóg pozwolił dorosnąć do sytuacji. Dlatego dzisiaj mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć każdemu z was, nieważne jak się czujesz w roli frontmana, jednak możesz wybrać ten sposób oddania ze względu na obiekt. Tak? Obiekt oddania, jakim jest Jezus Chrystus. Można to oczywiście ilustrować na wiele innych sposobów. Może dla kogoś bliższy od frontmana będzie przykład strażaka. Możemy być jak strażacy, którzy idą na pierwszą linię frontu, do walki z ogniem. Nie chcemy być pracownikami biurowymi w straży pożarnej. Nie chcemy być mechanikami naprawiającymi samochody w straży pożarnej. Nie chcemy w końcu wybić się na stanowisko dyrektora, by byle siedzieć za biurkiem. Nie chcemy też być od zwijania węży. Chcemy być na pierwszej linii frontu. I to jest rodzaj oddania, który dla wielu, dla kogoś, może dla wielu jest najtrudniejszy. Wiąże się z zewnętrzną walką. Skoro jednak odpowiadamy sobie na pytanie, jakie oddanie pasuje do obiektu, jakim jest Chrystus, tu pasuje pierwsza linia frontu. Wiemy już trochę więcej, jaki to stopień oddania. Popatrzmy jeszcze przez chwilę na obiekt tego oddania, na Jezusa Chrystusa. Dlaczego właśnie Jezus Chrystus jest tym największym, najwspanialszym obiektem naszego oddania? Przeczytajmy jeszcze raz te dwa ostatnie wersy, czyli trzeci i czwarty. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych, pełnym mocy Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Dlaczego właśnie Jezus? W wersie trzecim jest powiedziane, że jest on potomkiem króla Dawida, a więc człowiekiem, postacią historyczną, z rodowodem, ale jednocześnie kim jest? Czwarty wers. Pełnym mocy Synem Bożym, a więc Bogiem. Wprawdzie przyjął postać człowieka, ale jest Bogiem. I to jest właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego
Jego warto wybrać jako obiekt swojego oddania w życiu, bo jest Bogiem. Oczywiście ktoś może zapytać, no i co z tego? Ja mam swoje podwórko, swoje sprawy. No tak, jest Bóg, świat się kręci, ale dlaczego miałoby mnie to dotyczyć? Dlatego, że Bóg i tylko Bóg może zaspokoić wszystkie moje potrzeby. Gdyby nie mógł zaspokoić, nie byłby wszechmogący, nie byłby Bogiem, ale On jest Bogiem i dlatego może zaspokoić wszystkie moje potrzeby. Materialne, potrzeby duszy, potrzeby ducha. Jako jedyny może zaspokoić wszystkie moje potrzeby we wszystkich dziedzinach. A poza Nim tego nie mam. Dam przykład tylko jednej z dziedzin, może nie najważniejszej, ale jednak potrzeby. Tą potrzebę, którą chyba każdy z nas w jakimś tam stopniu posiada, to jest potrzeba poznawania świata. No, podróżowania też. Osobiście do tej potrzeby przywiązywałem bardzo dużą wagę, może niektórzy z was również, ponieważ im więcej człowiek w życiu zobaczy, przyswoi, tym większy arsenał później do wykorzystania. No i w ogóle ciekawość świata. Kto nie jest ciekawy świata? Ale w pewnym momencie mojego życia nie byłem w stanie pogodzić z tym, tego pogodzić z tym, co robiłem. To właśnie było na początku naszego przyjazdu tutaj do Bielska. Wiedziałem, że tu trzeba się skoncentrować, więc podróżowanie, poznawanie świata, można tak powiedzieć, złożyłem na ołtarzu, oddałem temat Bogu i w ogóle nie miałem inicjatywy w tej materii, bo nie miałem na to czasu i nie miałem na to głowy. Ale Bóg jest kimś takim, że lubi, jak Mu ufamy, jak coś oddajemy i lubi tego tak nie pozostawić. Okazje, które Bóg później mi stworzył do poznawania świata, które nie były wcale moją inicjatywą, przerosły wszelkie moje wyobrażenia. Łącznie z tym, że nagle jakiegoś dnia, będąc zupełnie innym, na innym końcu świata, jestem na całodniowych zajęciach z najlepszym w świecie specjalistą od strategii chrześcijańskich inicjatyw, Bobby Bill, słynny doradca również prezydentów. Kiedy indziej jestem na seminarium z najlepszym na świecie specjalistą od statystyk dotyczących chrześcijaństwa, George'em Barną. A to jest tylko wierzchołek tej góry uczestniczenia, bycia w różnych miejscach, sytuacjach i obserwowania świata, tego, co się przyda. To jest tylko jedna mała ilustracja do tej konkretnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego właśnie Jezusa warto wybrać jako obiekt swojego najwyższego oddania, bo On i tylko On zaspokoi wszystkie moje potrzeby. Oczywiście powód może wydawać się komuś samolubny. Potrzebujesz Boga, aby zaspokajał twoje potrzeby. No ale w takim przypadku jest dokładnie przeciwnie. Jest to wiara, poczucie zależności, zaufanie. Akurat tak Bóg chce być traktowany, do tego nas stworzył. Więc Jezus jest właściwym, największym obiektem naszego oddania, ponieważ On zaspokoi wszystkie nasze potrzeby, tylko On jest w stanie i On chce to robić. Jednak, jak mówiłem już na początku, łatwo jest komuś poradzić to, ale tak naprawdę w nas toczy się walka, w naszych myślach jest walka na argumenty,
Czy rzeczywiście Jezus jest tym realnym sposobem zaspokojenia moich potrzeb? A może to jest coś niepewnego i muszę jednak sam, samodzielnie, na własną rękę się zatroszczyć? I taka walka się w nas toczy. I dlatego potrzebujemy jakiegoś przekonującego argumentu, by być tego pewnym, by mieć odpowiedź na pytanie. I okazuje się, że w tym naszym fragmencie jeszcze ta odpowiedź tutaj jest. Podane są pewne mocne podstawy zaufania, że Jezus jest Bogiem. Skoro wszystkie nadzieje mam związać z Nim, to skąd mogę mieć pewność, że to wszystko prawda? I Bóg posyła odpowiedź na to pytanie. Bóg nie nakłania nas do skoku w ciemność z zamkniętymi oczami, raczej rozświetla ciemności. I Paweł właśnie tutaj jeszcze w tym krótkim fragmencie wskazuje na pewne dowody, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. Wers drugi, tu jest powiedziane, że Bóg przedtem zapowiedział to wszystko przez proroków. A więc mamy tutaj takie zjawisko, że pojawienie się Chrystusa zostało zapowiedziane w około 300 proroctwach, które spełniły się dokładnie w jednej osobie, w Jezusie z Nazaretu. Jest to bardzo mocny argument dla umysłu człowieka. Paweł, na którego dzisiaj patrzymy, też przeżywał osobistą walkę. On też był poszukiwaczem prawdy. Sam wcześniej, jak wiemy, był przeciwnikiem Chrystusa. Prześladował jego naśladowców, śmiał się z nich. Był znawcą pism Starego Testamentu, a więc również proroctw. Bardzo się miotał i w końcu nastąpił przełom. Upór został zamieniony w nawrócenie i nagle wszystko zaczęło pasować. Jest tutaj też jeszcze największy argument, że Jezus jest Bogiem. Jest on w wersie 4 i mówi o czym? O zmartwychwstaniu Chrystusa. To jest najpotężniejszy dowód. Tym dowodem jest to, że ponad 500 ludzi naraz widziało Jezusa po Jego zmartwychwstaniu. Wielu z tych ludzi oddało swoje życie jako męczennicy za tą prawdę. Kto by chciał oddać życie za kłamstwo? I to jest znowu bardzo silny argument dla naszego intelektu. A więc nie musisz sobie wmawiać, że mocno wierzysz, chociaż rozum mówi coś innego. Bóg się zatroszczył, by nasze rozumy, umysły miały najlepsze, wystarczające dowody, że Jezus jest Bogiem. Więc jeżeli jesteś osobą, która zastanawia się, czy wybrać Chrystusa jako obiekt swojego najwyższego oddania, to nie ma kwestii, czy to jest realne. Jest tylko jedna kwestia. Czy chcesz? I to już potrzebujesz rozstrzygnąć w swoim sercu. Czy jesteś gotów mieć Chrystusa nad sobą jako Pana? Warto, bo On zaspokoi wszystkie potrzeby, bo jest Bogiem. I ty też możesz tak wybrać, postarać się o to, by wielkość oddania pasowała do wielkości obiektu, któremu jesteśmy oddani. To był nasz pierwszy drogowskaz życia. Jak Bóg pozwoli, czekamy na następne.